Pani marszałek, Wysoka Izbo, nasze pytanie dotyczy dramatycznej sytuacji na rynku pracy. Rozpocznę od wczorajszej wypowiedzi ministra pracy, pana ministra Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że to bardzo dobra wiadomość dla Polaków, że bezrobocie nie wzrosło i jest na poziomie 12,4%. Ministerstwo szacowało na 12,5%. Zapomniał tylko o kilku rzeczach powiedzieć, które tu w tej chwili powiem. To dotyczy 2 milionów Polaków, którzy są bez pracy. Są województwa w naszym kraju, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie. Województwo warmińsko-mazurskie, 20-procentowa stopa bezrobocia, 17-procentowa stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim, że na 370 powiatów, w 100 powiatach bezrobocie jest powyżej 20%, a już takim największym poziom bezrobocia jest w mieście Szydłowiec, prawie 36%. Z tych 2 milionów Polaków, którzy są bez pracy, ponad 1 milion to są długotrwale bezrobotni, czyli osoby powyżej 12 miesięcy, którzy są bez pracy. Z tej grupy ponad 1 milion osób to osoby do 35 roku życia, czyli młode osoby. Do 25 roku życia to jest 25%, 400 tysięcy osób. Z 9 na 10 bezrobotnych spełniają kryteria artykułu 49 ustawy, które mówią, że to są osoby w szczególnej sytuacji, którym należy w pierwszej kolejności udzielić wsparcia. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy powoduje, że dla ludzi, którzy szukają pracy, sytuacja staje się w wielu przypadkach beznadziejna. No co mamy? 5 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mamy exposé premiera Donalda Tuska. Na temat rynku pracy, poprawy sytuacji praktycznie nic się nie mówi. Minister Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że sprawcami wysokiego bezrobocia są uczelnie, a że przygotowuje się program pilotażowy dla młodych ludzi, który będzie wdrożony w 2014 roku. Oczywiście pani minister mi odpowie, że rząd przeznaczył 500 milionów dodatkowo z Funduszu Pracy, tylko jednej rzeczy nie dodał, że wcześniej zabrał ponad 3 miliardy złotych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia. Stąd nasze pytanie, dlaczego w tak ważnej kwestii dla milionów Polaków rząd nie przedstawia żadnych propozycji, aby ten problem rozwiązać.